Mariusz Olkiewicz, IndaCage.pl. Jesteśmy po GIDSF Kickboxing Challenge 12 w restauracji Champions w Warszawie, a jest z nami Robert Złoty-Złotkowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Jak się trener czuje, będąc tym jednym z najlepszych? Jak się czuję? Czy jestem? No, znalazłem się w tym gronie, bardzo mi miło z tego powodu, że w tak własnym gronie moich przyjaciół, bo to naprawdę dzięki na przykład Markowi Piotrowskiemu zacząłem trenować, a z całą resztą, tą plejadą tych ludzi, którzy tam się znaleźli w ringu, miałem do czynienia, znamy się, trenujemy, spotykaliśmy się na sali, także cudne uczucie i bardzo miło, że zostałem wyróżniony. No właśnie, ten benefit stworzony, takie te zajawki, fajnie, bardzo skręcone materiały. Czy wszyscy, którzy te pasy pamiątkowe mieli otrzymać, stawili się, czy kogoś się nie udało złapać, żeby przyjechał? No nie dojechała choćby Iwonka Guzowska, także bardzo nam przykro z tego powodu, że nie mogła z nami uczestniczyć w tym święcie, tak naprawdę, ale cieszymy się bardzo, że Marek Piotrowski dojechał. Tak, to prawda. Chciałbym Gale zapytać, sukces zdecydowanie? A jak uważacie? To wy mi powiedzcie to naprawdę. No, ja zrobiłem swoje, mam nadzieję, że walki się podobały i było super. No to wy powinniście ocenić jako z okiem kibica. Tak, no nam się oczywiście podobało. Były emocje, nie było nudnych, przeklinczowanych walk, tego czego nienawidzimy. No bo jak jest stójka, jak wybieramy K1 zamiast MMA, no to chcemy, żeby ta walka toczyła się w stójce. Jak wiemy, z czego MMA słynie, często jest klincz, często jest ten parter, który nie zawsze się wszystkim podoba, a K1 zawsze nam się kojarzy z tym widowiskiem i to było. I szczególnie no, największe emocje oczywiście przy walce Daniela Mielańczuka dla nas, no bo nie ma problemu. Przepraszam, ale mnie męczą. No, zdarza się, gwiazda w końcu. Stańcie, jak gwiazda. Gwiazdy szybko spadają, ja jestem normalnym chłopakiem. Jak to było w tym... Reportażu. Reportażu, brakowało mi słowa chyba z zmęczenia o mnie, że chłopak z Pragi jest normalnym chłopakiem z Pragi. Tak jest, ale już zapytam przy okazji, bo ja też całe życie się wychowałem na Pradze, dlatego zapytam z której? Tej Praga Północ, czyli ta brudno bardziej. Oni tak wtedy ujęli to chłopak z Pragi, no ale fajnie brzmiało, także spokojnie. Tak jest. No ja plac cholera, także też niedaleko. Niedaleko. Tym bardziej, tak jest, tym bardziej bardzo miło. No więc tak, sukces Daniel Omielańczuk, Marcin Różal-Różalski, przyciągnięci można powiedzieć z MMA tymczasowo, z różnych powodów, z różnych pobudek, ale już wiemy, że Daniel już zawalczy, Marcin zawalczy. Długo trwały rozmowy z takimi zawodnikami jak Daniel i Marcin, no bo to nie są najtańsi zawodnicy przede wszystkim i po drugie, no jeden mistrz KSW jeszcze w sumie aktualny, a drugi z dziewięcioma występami na koncie zawodnik UFC. Cieszymy się, że mogliśmy ich skusić czymś. Tak naprawdę zarówno jeden, jak i drugi wywodzi się ze stójki. I chyba nie było do tej pory tak fajnych gal, żebyśmy mogli tych panów zaprezentować, dlatego ci panowie gdzieś tam szukali jakiejś alternatywy dla tego, żeby walczyć. Tak naprawdę wiadomo, też chodzi również o pieniążki, także poszli do MMA. Ale bardzo się cieszymy, że wrócili do swoich korzeni, będą walczyć dla nas w stójce. Tak jak powiedziałeś, MMA czasami jest ten klincz, nie widać, mało czytelne. Myślę, że ludzie wolą oglądać jednak te pojedynki stójkowe, gdzie coś się dzieje, jest dynamika, pod warunkiem, że nie są nudne. To mieliśmy dzisiaj okazję zasmakować dzisiaj, bo te pojedynki, tak jak powiedziałeś, nie były nudne. 13 kwietnia, warszawski Torwar, już większe wyzwanie. No myślę, że z takim nazwiskiem jak Marcin Różal-Różalski, no i jego rywal, którego Marcin nam nie chce od dawna zdradzić, ale od dawna już wie. No dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to nie będzie Badr Hari, który podpisał kontrakt na walkę w Glory w marcu. No czekamy z niecierpliwością, kim on będzie. Czy nie martwicie się o zapełnienie Torwaru? No myślę, że takie nazwiska, jakie tam będą, to obronią się same za siebie, także nie martwimy się. Myślę, że fani takiego prawdziwego kickboxingu, dobrego K1 z przyjemnością przyjdą i będą chcieli zobaczyć swoich idoli, którzy czy to z MMA, czy to byli w K1, będą walczyć na warszawskim Torwarze, a przynajmniej bardzo na to liczą. Czy ta gala zapowiada się na największą galę w historii polskiego K1, jeśli chodzi o nazwiska? Mam nadzieję, że tak. Znaczy nie, mam nadzieję. Jestem tego pewien. Dobrze, teraz przejdźmy w takim razie do trenera i obowiązków zawodniczo-trenerskich, nazwijmy to w ten sposób. Damian Janikowski, Antoni Chmielewski. Rozmawialiśmy z Antkiem Chmielewskim, walka ogłoszona tydzień temu na Babilonie.
No ma trener kontrakt, zdaje się, z Damianem i z nim trenuje, natomiast trenował trener również Antka Chmielewskiego. Antek oczywiście powiedział, że nie ma żadnego żalu, żadnego problemu, jest naturalna kolej rzeczy, wszystko jest super, ale chciałbym zapytać, czy to nie jest jakiś dyskomfort, no bo trener dokładnie sobie zdaje sprawę, jakie są słabe strony Antka, no i jak teraz ich nie przekazać Damianowi, no bo nie będzie przez trener Damiana uczył czegoś, co na Antka nie zadziała. Jest to dyskomfort, nie ukrywam, ale tak jak Antek powiedział, nie ma żadnej złej krwi między nami, jesteśmy przyjaciółmi, przyjaźnimy się, a do tego podchodzimy to naprawdę bardzo profesjonalnie i po prostu jesteśmy sportowcami, tak? Ja jestem już teraz trenerem, byłem sportowcem, także życzę zarówno jak i Damianowi, jak i Antkowi zwycięstwa. Niech wygra lepszy i niech się sport obroni tak naprawdę. A ja zrobię wszystko, żeby wygrał mój zawodnik, tak? I zrobię wszystko, żeby tak się stało. No. Ale czysto po prostu, nie wiem, fanowsko według trenera, no to jest bardzo głęboka woda dla Damiana Janikowskiego, bardzo, bardzo głęboka woda. Dostaje zawodnika po 48 walkach, weterana, który tu zdobywał choćby pas z KSW, tak jest. Byłem na tych pierwszych walkach, bo jestem od pierwszego KSW przy KSW, także bardzo miło z tego powodu, no i no jak spadać to z wysokiego konia, tak? Jak budować rekord, to nie na słabych przeciwnikach, tylko już mierzyć się z najlepszymi. No a Antek Chmielewski, jak wiadomo, do nich należy. Czy trener uważa, że Damian będzie gotowy na wszystkie aspekty, zarówno kondycyjny, o którym też dużo się nie mówi w wypadku Damiana? Wydaje się, że jest atletą i na tą kondycję ma żelazną, no, dla niego 3 razy 5 minut, nawet w zapasach jest science fiction, tam takich dystansów nawet nie było nigdy. Tak naprawdę to się okaże po 23 grudnia, czy zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić, czy Damian Janikowski zrobił wszystko, co mógł zrobić, czy Antek zrobił wszystko, co mógł zrobić, tak naprawdę. Wszystko się okaże, zarówno jeden, jak i drugi chce wygrać, myślę, że zarówno jeden, jak i drugi wkłada w to serce, żeby dać kibicom jak najlepszą walkę i pokazać najlepszego siebie w tej walce. To czekamy w takim razie. Na koniec kolejna gwiazda z Panteonu, czyli Paweł Popek Mikołajów. No, słowo zaszyty w tym wypadku może jest niefortunne, no, ale no nie ma Pawła w ogóle. Zniknął, można powiedzieć. Coś tam wrzuca na jakieś filmiki na swój kanał, ale jest bardzo szczątkowo w stosunku do tego, co się działo przy okazji jego płyt chociażby i od poprzedniej walki. No jak to teraz wygląda? Duża poprawa? No Paweł przeżył małą metamorfozę, trenuje, przykłada się do tych treningów, ale tak jak mówię, no wszystko jest tak naprawdę w sercu i głowie zawodnika. Ile będzie mógł skorzystać od nas, ile wniesie do klatki i ile dla siebie tak naprawdę liczymy na to, że te treningi, które prowadzę ja, profesor Kamil Umiński, Darek Gierz, przełożą się na to, że wygramy kolejną walkę w oktagonie. W pierwszej swojej walce z Mariuszem Pudzianowskim nic nie musiał, tak naprawdę był, no nie może skazany na pożarcie, ale ma bardzo głęboko wonę rzucony, teraz jest sytuacja zupełnie odwrotna. To Tomek nic nie musi, a Paweł jednak musi coś udowodnić, coś pokazać po walce z Robertem Burnejką. Czy większe wyzwanie to zobaczymy 23 grudnia, ale czy Paweł jest gotowy psychicznie, bo często ten aspekt mentalny, znaczy on zaważył być może według wielu na tym, jak wyglądał w walce z Mariuszem Pudzianowskim. No tak było, bo tam był nawet taki moment, że z Mariuszem Pudzianowskim trafił, jednak małe doświadczenie i obycie ringowe, nazwę to tak, nie wychwycił tego, nie zobaczył, że gdzieś tam ten jeden z sierpów doszedł do szczęki Mariusza, no i nie wykorzystał tego, no i co stało się tak, jak się stało, także, no ale tak jak mówię, no wyciąga się wnioski, idzie się dalej, no a mam nadzieję, że 23 będzie gotowy. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko jest w głowie i sercu zawodnika, ile wniesie do walki, ile wniesie z treningów i jak bardzo będzie chciał wygrać. Tak więc wesołych świąt życzyć nie będę, bo widzimy się 23 grudnia w Katowicach z pewnością. Będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać. Więc dziękuję za dobrą galę, dziękuję za dobre pojedynki. Miło nam było jak zawsze. Pierwszy raz jako Indycage na DSF-ie, mam nadzieję, że nie ostatni. Także tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz bardzo, poświęcony czas i do następnego. Dziękuję. Do zobaczenia.